27 osób wzięło udział w konkursie. Były trzy kategorie wiekowe. Do lat 13, od 14 do 18 i kategoria dorosłych. No najwięcej osób wzięło udział w tej kategorii najmłodszej, co nas bardzo cieszy oczywiście, bo widzimy jakąś przyszłość tutaj, że to jest bardzo budujące, że tych utworów może potem będzie też więcej w kolejnych kategoriach. 25 lat konkursu literackiego dla takiej instytucji jak Ośrodek Kultury to jest i wielkie wydarzenie, i szmat czasu do ogarnięcia. Zaczynaliśmy z biblioteką pedagogiczną, z biblioteką publiczną, obie z Pucka. Gminny Ośrodek Kultury wówczas miał za zadanie wykreować sytuację tej interakcji literacko-poetyckiej promującej nasz region. Kontynuując te prace obecnie z biblioteką publiczną z Pucka, mamy za zadanie poprzez nasze otwarcie programowe zbudować może nową sytuację kwalifikowania i promowania literatury. Cieszymy się ogromnie, że podsumowanie konkursu 25-lecia Błękitnej Struny nabrało bardzo, bardzo ciekawego rezonansu. Dużo emocji, spojrzenia na rzeczywistość bardzo krytycznie, ale też i z poczuciem dystansu i wyczuciem zagrożeń, które człowieka spotykają współcześnie. My liczymy na to, że będziemy budować naszą przyszłość, promocyjną przyszłość z pełnym oddaniem dla sprawy. Niech to nasze społeczne podejście do literatury, szukania pojęcia piękna i dobra w życiu nabiera swojego charakteru właśnie poprzez tego rodzaju konkursy.